No, dzisiaj upały były, 31 stopni. No to pić się chce, zwłaszcza po jedzeniu. Wesoła ciotka pije, spragniona. Miało dzisiaj trochę popadać, takie były prognozy, ale im bliżej pory opadów, tym dalej do deszczu i w sumie nic nie popadało. Maciuś siedzi cały czas tutaj. Nie opuszcza ogrodu praktycznie. A wesoła ciotka. A, Maćka. Mucha. Uciekł, bo go muszki atakują. A wesoła ciotka to tutaj, to w domu. Kicia, pokaż język. A. Zawsze język trochę jej wystaje, jak gorąco jest. Chłodzi się. Kicia, chłodzisz się? Też lubi przychodzić tu do ogrodu. Ale lubi przychodzić, jak Maciek tu jest. Tak za nim podąża. Tyle kotów jest tutaj, ale ona jednak wyraźnie adoruje Maćka. Wie, gdzie inwestować uczucia. A może nie wie, bo Maciek w ogóle nie jest wrażliwy na jej amory. No, sójka. Ale podobno kropla drąży skały. Tak, Kicia? A Maciek? Maciek ma takie miejsce tutaj ulubione, w którym lubi też wylegiwać się, jest zacienione. Szczególnie kiedy Miciurin szlaufem smoczy okoliczne krzewy, trawę, to Maciuś lubi na tym mokrym. Nie, Maciuś? Kolega Miciurin to żartuje, że Maciuś jest jak suszarka. Wysusza mu trawę. Nie, Maciulek? No. Tu widać takie legowiska, gdzie on leży. Bardziej białe, suche. Panie Maćku, tutaj muchy nie atakują. Strasznie nie lubię, jak go muszki atakują.
próbuje je gryźć i ucieka. Dzisiaj rano z dworu przyszedł, była gdzieś 7. Ja byłem akurat w łóżku. Przyszedł pod łóżko, usiadł i się patrzy. No to już wiedziałem, o co chodzi. Jedzenie. No jak wstałem, to zaczął miauczyć. Zaraz się ucieszył, bo widział, że mu chrupki będę sypał. I mleko w proszku, że mu dam. Nasypałem. Jednego i drugiego zadowolony. Pomiałczał, najadł się i poszedł. Kicia, wesoła ciotka. Kiciula. O, młody gołąb przyleciał się napić. Spłoszyłem go. Niepotrzebnie wstawałem. Samiec. Samice. Nie goni na gniazdo, teraz nie ma. Do drugich chów? Chyba nie. Tutaj słyszę wokół, jak gołębie fruwają. No się trochę ochłodziło, to teraz będą przylatywać chyba do oczka na picie. Nasz hrabia wstał. Gołębi więcej jest. I tutaj. Drugi. I tutaj trzeci. Najbardziej chyba młody, bo taki chudy. Tutaj też następny gdzieś słyszę. I leciał. No, trzeba będzie odejść, bo one chcą do picia. Pójdę, bo to wszystko wygląda, że one wszystkie teraz chcą tutaj do wody. Tylko nie wiem, jak one tutaj, jak tu koty są. Ale się chyba tych kotów nie obawiają specjalnie. Już trochę je znają. Zobaczymy, czy zaraz będą lecieć do wody.
ładne niebo. O, Maciek idzie. Idziemy, panie hrabio. Idziemy. O, gołębie, ruch się zrobił. Zaczynają latać. Tak? No to zakończymy.